Cześć, pewnie zastanawiacie się, co tam z moją chińską pompą, czy działa. Jak widać, jeszcze działa, wszystko w porządku. Jak na razie ogrzewa dom, a zaraz Wam przedstawię, ile ona zużyła w obecnym miesiącu. Na początku chciałbym Wam pokazać, jak wygląda pompa w środku. Część z Was pytała mnie o to, jak jest ocieplona, jak jest wykonana. No, wygląda to w ten sposób. Po lewej stronie widać tutaj jest wymiennik ciepła. Wygląda mi on, że jest płytowy. Natomiast te rurki może tutaj nie wyglądają, ale one to są rurki, które są tym otuliną kauczukową. Oprócz tego ściany wszystkie są tym też wyłożone. No i ta ściana, którą ja ściągnąłem, to ona też jest wyłożona tym ociepleniem. Co Wam jeszcze pokażę? Część z Was pytała mnie, ile gazu u mnie zostało zużyte w tym miesiącu. Dokonałem dzisiaj odczytu i jak widać, poprzedni miesiąc i obecny około 23 metrów sześciennych gazu mi poszło z ciepłą wodą użytkową. Ja nie podgrzewam wody niczym innym, pompa też nie podgrzewa wody, więc podgrzewam tylko i wyłącznie gazem. No jak widać, tyle mi poszło. Więc to jest oczywiście za marzec. Pompa moja pracuje od bodajże 22 lutego. Na dzień dzisiejszy to jest 39 dni. No i jak to wygląda? W Wiktronie tu mam wykres. To nie jest godzinowy, po prostu całe od tego 22 lutego, odkąd zaczęła pracować. Jak widać, najwięcej zeżarła mi właśnie wtedy, w momencie, gdy została uruchomiona. Oprócz tego z takich pików, to tutaj mamy 15 marca, też dość dużo coś tam zjadła w jakichś tam godzinach. Kolejnie też tutaj, jak widać, ogólnie tendencja jest zniżkowa, ponieważ temperatura na zewnątrz jest dość wysoka, no ale tutaj było gdzieś chyba zimno, gdzieś w nocy, czy coś też potrafiła coś tam swojego zjeść. No i co? To jest cały wykres, odkąd ona zaczęła działać, a tak jak widać o tu u góry od 22 marca do 2 kwietnia daje to 39 dni. No i ile to jest? Pewnie wielu z Was na to czeka. No to proszę. Tutaj mamy 635 kW za cały ten okres. Jest to licznik, który działa tylko i wyłącznie na potrzeby pompy. On był wyzerowany od momentu, gdy go uruchomiłem. No i jak to wygląda miesięcznie? Popatrzcie, kalkulator. 635 dzielone przez 39 dni, 16,28. Zdaję sobie sprawę, że będzie to, że to jest marzec i to jest stosunkowo ciepły miesiąc. Mam założenia takie, że jeżeli byśmy grzali przez 7 miesięcy po 30 dni i pompa zużywała 30 dziennie, no to mamy 6300. Moja instalacja fotowoltaiczna robi około 10 kW. Minus 6300. Jak to liczę? Liczę to w ten sposób, że 7 miesięcy trzeba będzie grzać. No i od październik cały, no to październik mamy, listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec, kwiecień, no to trzeba będzie grzać. No to mamy 7 miesięcy. No i te 7 miesięcy liczę po 30 kW dziennie. No jak na razie marzec wychodzi, jak widzicie, 16, więc jestem poniżej tej średniej, więc teoretycznie w te bardziej zimne dni, czyli grudzień, styczeń, luty, będzie żarła pompa więcej. No ale podejrzewam, że powinno to mi się spiąć. No i tak jak widać, 10 tysięcy rocznie, które moja instalacja robi, minus 6300, która zje pompa, zostaje mi 3700 dzielone przez 365 dni w roku, daje mi około 10 kW dziennie, że będę mógł zużywać, bez względu na to, czy to jest zima, czy lato, czy tego. Powinno mi się, że tak powiem, spiąć to, jeżeli chodzi o koszty. Jeszcze parę spraw.
Część z Was bierze i pyta mnie, jak to ja kupiłem wcześniej. Wcześniej można było kupić jedną sztukę, teraz oni chcą, aby kupować mniej więcej minimum dwie. No, myślę, że to nie jest straszny problem, bo zawsze można się dogadać z przysłowiowym sąsiadem. Jak nie ze sąsiadem, to z jakimś znajomym bądź z kimś z rodziny. Dwie pompy to nie jest problem, żeby kupić. Cóż poza tym? Zwiększył się koszt transportu. Zdaję sobie sprawę, że koszt transportu jest wyższy i ja kupuję inną rzecz w Chinach obecnie, ale też dość ciężką, która ponad 100 kilo waży i mnie wyniósł już koszt transportu 1200 dolarów. Koszt transportu pompy parę miesięcy temu to był koszt 700 dolarów. Obecnie to jest 1200. W ramach tego transportu to jest transport morski, to jest opłacenie podatków i cła. I z dowozem do domu. Miałem jeszcze takie pytania, jak to jest w przypadku transportu koleją? Powiem szczerze, nie mam pojęcia. Ja nigdy nie kupowałem żadnej rzeczy z transportem kolejowym. Niektóre firmy, które sprzedają pompy, chcą, aby ten czynnik nie był na czas transportu w urządzeniu. Powiem szczerze, ja nie miałem z tym nic, żadnego problemu. I u mnie to się odbyło, po prostu przyjechała do mnie pompa gotowa, działająca z czynnikiem w środku. Powiem szczerze, to jest coś takiego, taka pompa, jak można powiedzieć, lodówka, która jest w środku już wyposażona w odpowiednią ilość czynnika, ma szczelny układ, no i po prostu to działa. Z tą pompą, którą ja kupiłem, to było dokładnie tak samo. Jeżeli tamta firma Wam nie chce wysłać pojedynczej pompy, to na przykład jest tutaj firma ta Sunrine. Ona też bardzo jest dość popularna, dość ma też atrakcyjne ceny. Sprzedaje, jak widać, też na czynnik ten R290. No i co? No i tak jak w poprzednich filmach pisałem, mówiłem, wystarczy się zalogować, zacząć rozmowę. Jeżeli tamta. Z tamtą się nie możecie dogadać, no to na pewno da się dogadać z kimś innym. Jak nie ta firma, to druga. O te mi się podobały wyglądowo, ale to oczywiście nie ma nic do rzeczy. W każdym bądź razie, no jest tych pomp od groma. No jakieś tam parametry mają, tabelki i tak dalej. Można to troszkę przez palce patrzeć, no ale niektóre firmy mają. Tak jak widać, certyfikaty TÜV. No te certyfikaty nie są wydawane, że tak powiem, na gębę. Nie można się posługiwać logiem takim, tylko na podstawie, że tak powiem, zgłoszenia pompy musiało zostać to przebadane. No nie zmienia to faktu, że nie każdy to posiada. Dobra, jak na razie to tyle. Weźcie sobie, popatrzcie na te rzeczy. Myślę, że to jest temat wart zainteresowania, ale niekoniecznie, jak mówię, jak nie jedna firma, to druga, to trzecia. Tym razem krótszy film. Jakby coś, to pytajcie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.